Podczas ferii zimowych, które w tym roku rozpoczynają się na Śląsku 2 lutego, aż 600 dzieci z naszego regionu wyjedzie na zimowiska, których koszt dofinansował nawet w połowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z tego rodzaju dofinansowań do wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie całego roku szkolnego korzystać mogą niekomercyjni organizatorzy kolonii, obozów, wyjazdów wypoczynkowych i turnusów rehabilitacyjnych, jak na przykład pozarządowe organizacje społeczne, które tego rodzaju cel zapisały w swoich statutach. Fundusz dofinansowuje 3 rodzaje profilaktyki zdrowotnej. Nie tylko są to wakacje i ferie zimowe, przede wszystkim są to wyjazdy śródroczne od września do czerwca. Są to tak zwane zielone szkoły, z czego Śląsk słynie w całej Polsce. Również dofinansowuje fundusz profilaktykę specjalistyczną dzieci. To są wyjazdy dla dzieci, które są szczególnie narażone na zanieczyszczenie środowiska, czyli dzieci na przykład z ołowicą, cukrzycą lub celiakią. I ostatnia forma to są właśnie wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych, ferie zimowe za pasem, więc to nas najbardziej interesuje. Rokrocznie około 26 tysięcy dzieci wyjeżdża z dofinansowaniem funduszu. Oczywiście największa liczba to są zielone szkoły. Kolonie również stanowią bardzo duży procent wyjazdów dzieci, a ferie zimowe pierwszy raz w tym roku na taką skalę. Wyjeżdża ponad 600 dzieci i organizują wyjazdy dla tych dzieci w okresie ferii zimowych 3 organizacje. To jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej, Uczniowski Klub Sportowy w Katowicach i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic. Tak jak mówiłam, ponad 600 dzieci skorzysta w okresie ferii z dofinansowania. Jeżeli dzieci jadą na teren województwa śląskiego, dla dzieci ze szkół podstawowych jest to kwota dofinansowania 350 zł, a w przypadku dzieci, które są uprzywilejowane bardziej, można powiedzieć, no to są dzieci ze szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, dzieci z domów dziecka lub rodzin zastępczych, albo dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, to jest wyższa kwota 400 zł, więc jest to dość duża kwota dofinansowania. Jeżeli wyjazd będzie zorganizowany poza terenem województwa śląskiego, te stawki są troszkę niższe, jest to kwota 150 i 200 zł. Promujemy wyjazdy bliskie z uwagi na to, że są to krótkie terminy, jak w przypadku ferii zimowych, a nie chcemy, żeby dzieci 2 dni spędzały w pociągu, a w miejscowości czystej ekologicznie i poddane były już zabiegom profilaktycznym te 2 dni w miejscu, a nie w pociągu bądź innej podróży. W związku z tym, że to jest krótki okres wypoczynku, teren województwa śląskiego, czyli Wapienica, Kokotek, Ujsoły, ale również w tereny górskie Białka Tatrzańska, Zakopane. Miejscowość musi być czysta ekologicznie, musi posiadać zaświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku wyjazdu na teren województwa śląskiego również zależy nam na tym, żeby pieniądze zostały w regionie. Oczywiście, gdyby było więcej chętnych, to my mamy pieniądze. Fundusz posiada środki na profilaktykę zdrowotną. Co roku wydajemy około 6 milionów. Na ten rok również są zaplanowane takie środki, więc zapraszamy organizacje pozarządowe, żeby organizowały wypoczynek dla dzieci. Mamy szereg dokumentów, oczywiście, które muszą wnioskodawcy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania, między innymi program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej, bo na to są przeznaczane nasze środki. Program żywieniowy również musi być dołączony i dokumenty oczywiście formalno-prawne. Kontroli również są poddawani wnioskodawcy, bo podczas składania sprawozdania również wymagamy dokumentów, które potwierdzają, że wypoczynek się odbył, ale są również przeprowadzane kontrole u wnioskodawców w miejscu, w siedzibie wnioskodawcy, ale też na wyjazdach. Jeżeli ktoś chciałby organizować wyjazd, a nie zabrałby dzieci, no to na pewno by się to odbiło szerokim echem. Nie boimy się ani pracy, ani tego, że zabraknie środków, bo te środki są, wiemy, że no proceduralnie organizacje mogą mieć problemy, ale zapraszamy, można się z nami w każdej chwili kontaktować, nie tylko mailowo, ale również telefonicznie. I te ferie zimowe już nam pokazały, że można. Organizacje pozarządowe, które o to wnioskują, jeszcze nie nabrały takiego rozpędu, ale myślimy, że w przyszłym roku już będzie ich więcej. I na 30 dni przed rozpoczęciem terminu realizacji, czyli przed 31 stycznia w tym roku, trzeba złożyć wniosek, więc
te wnioski, które miały wpłynąć, już chyba wpłynęły na ferie zimowe.